Cóż za piękny dzień. Pełen świetnego słońca. I zajebanych upałów. Dziś myślę, że jest odpowiedni moment, żeby zacząć nową grę RPG, a konkretniej kolejny klasyk. Jako, że Wiedźmina 3 mamy za sobą. Co powiecie? Na Gotika. Ja będę musiał się trochę pobawić sposobem uruchamiania tej gry. No ale przynajmniej działa w jakimś sensownym klatkarzu. Rozdzielczość trzeba zmienić na jakąś ludzką. No i tak może być. Wybitny gameplay. Wszystko podoba mi się i jest cudne. Okej, chyba musi pójść taktyczne, ale te F4. Jak to się stało, że wyłączyłem grę i ona cały czas działa? Słyszę muzykę w tle. Halo, zatrzymaj mi tego wirusa. Spokojnie, niektóre wybitne produkcje mają pewne problemy, ale... No kurna, ustawiałem to przed chwilą. Dobra, let's go, wszystko rozciągnięte na pełny ekran, jak w kinie. Możemy zaczynać nową, epicką przygodę. Nawet nie wiem, o co chodzi w tej grze, tak szczerze mówiąc. Nie doczytałem się za bardzo. Dobra, zanurzamy się w historii. Co? Nie, żebym coś mówił, ale... Sterowanie jest troszeczkę popsute. Zaraz, czekaj, co? No... Halo? Miałem miecz wyciągnąć, a ja się ruszyć nie mogę. Oczywiście, reinkarnacja, jesteśmy tutaj pod kolejną postacią. Fajnie było, gdybym mógł coś zrobić zaraz. Może... Sterowanie nie jest ustawione, ha? Wydałem na tą grę 10 ciężko zarobionych złotych. Dlaczego ona nie działa? Nie chcą dać się pobawić człowiekowi. Słucham, mam pobrać jakieś 3 pliki, żeby gra działała poprawnie? To jest chyba jakiś żart. Najwyżej zniszczą mi komputer i tyle z tego będzie. Dobra, to się samo pobiera. To teraz chwila czekania. Jest gorąco. Aż tak widać? Tylko 30 stopni na dworze. No nareszcie. Zainstalujmy to teraz oczywiście, bo nie ma tak łatwo. Zgodnie z tym, co przeczytałem w poradniku i co zrobiłem, wszystko powinno w tym momencie działać. Okej, Gothic 3 Enhanced Edition. Spróbujmy. Nie wiem, co to jest alternatywny balans, ale tak, spróbujmy. Teraz... Let's go! Możemy się nareszcie ruszać! Dobra, pytałem, no przecież wiem jak się... Dobra, trzymaj. Trzymaj.
Nawalamy. Pyk, pyk, cyk. No, to jest dopiero rzeź. Nawalamy. Cyk, doświadczenie. Teraz pokonujemy bossa. Boss się nie pokonał. No szkoda. Te dźwięki wcale nie napawają mnie optymizmem. Chyba mi się lekko zregenerowało. Nie. Nie przeczytałem, jak robić uniki. To mógł być błąd. To mógł być duży błąd. Dobra, 100 doświadczenia. Boom! Nie. Zostawcie mnie. Dobra, to jest jakaś pota. Halo, 5. Nie. Zostawcie mnie. Halo, gangbangują mnie tu. Zatrzymaj się, Mora. Czekaj, nawet nie wiem, czy ty do mnie mówisz, czy do kogoś innego. Patera. No co, jest jakiś basant mnie atakuje, co jest? Kurna, nie sądziłem, że ta gra będzie taka trudna. Dobra, zabiłem niewinne zwierzę, jestem z siebie dumny. Nie no, dobra, atakowało mnie, to było 100% tak zamierzone. Co jest? Pomagają mi. Tego nie przewidziałem. Dobra. Cyk, no i cyk, zabrałem ci całego expa. Co o tym myślisz? Okej, prawym przyciskiem myszy omijam wszystkie armory i bloki. Świetnie. Teraz rozpocząć prawdziwą walkę na śmierć i życie. Świetna gra, polecam. 10 na 10 IGN. Szczególna nagroda za udźwiękowienie.